Cześć, Szczęść Boże. Witam Cię w przedostatnim dniu w naszej wędrówki na Świętą Górę Paschę, którym chcemy razem iść, na której chcemy się spotkać. Pewnie wielu z Was już jest na liturgii, albo dopiero wybiera się, albo wraca z liturgii Wielkiego Piątku. Ja krótko chciałbym Was prowadzić, zaznaczyć to, co się dzieje, w czym uczestniczymy. Widzicie, te trinum spotkania są wieczorem, jutro pewnie będzie w ciągu dnia, bo wieczorem, w nocy spotkanie już jest paschalne z Chrystusem, żywym, zmartwychwstałym. To, co dzisiaj Kościół przeżywa w tajemnicy Wielkiego Piątku, w tajemnicy liturgii wielkopiątkowej, liturgii krzyża, liturgii męki pańskiej, to jest liturgia obecności. Liturgia obecności, która dokonuje się w niesamowitej też samotności, ciszy, bolesnej ciszy. Czyli kapłan wychodzi na liturgię, kładzie się krzyżem, prostracja, ten gest ogołocenia, uniżenia, pokory na wzór Jezusa. Niesamowita samotność w ciszy, to co Jezus przeżywał w czasie swojego skazania, tak naprawdę samotność, na krzyżu wisząc samotność, ale ta samotność wypełniona została obecnością Ojca. I co najważniejsze, że to jest obecność w naszym życiu, w naszym krzyżu, w naszym cierpieniu. Od tego momentu każdy ból, każdy trudny moment naznaczony jest obecnością Jezusa. Naznaczonym jesteś tym wszystkim sam, nie jesteś tym wszystkim sama. I to jest tajemnica krzyża, tajemnica Wielkiego Piątku, królowania. Królowania, zwycięstwa. W tych momentach, kiedy czujemy się przegrani, to Chrystus nas wywyższa. Kiedy stajemy się uniżeni, poniżeni, to w Chrystusie możemy być wywyższeni, w Chrystusie możemy zwyciężyć. Niech ta obecność będzie też naznaczona w naszym życiu. Jak jesteś samotny, poczuj, że jesteś obecny, że Chrystus jest obecny w Twoim życiu. Ale też bądź obecny w Twoim małżeństwie, w Twojej rodzinie. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.